Patrzę na pojedynek polsko-polski. Dwóch Terran. W dolnym prawym rogu gra Soul, czyli Piotr Walukiewicz. W górnym lewym Szymon Zygi Filipek. Wicemistrz Ligi Akademickiej. No i w międzyczasie właśnie mamy takie oczekiwanie na Hero Marina Inertia. Ja cały czas postaram się też no, w miarę jakoś spoglądać na to. No bo też nie chcę, żebyśmy się tutaj patrzyli i uśmiechali na siebie tylko też tego, że StarCrafta trochę ujrzeli. No, ale na pewno chcę tutaj właśnie wskoczyć do pojedynku Niemca z Polakiem. A póki co przekonajmy się, bo wydaje mi się, że ten pojedynek, który teraz oglądamy może może być ciekawy. No już widać, że Soldam daje nam nasze wrażenia. Zostałem mu 3 koruptory na 3 Yamato, głupi jestem. No tak, no racja, że Soul mógłby... no po pierwsze, tak jak pisze Ziggy, że mógł Soul unikać tych strzałów Ravagerów, a po drugie właśnie teleportować się na przykład w róg mapy i zaczekać na kolejne Yamato. No i bez gazu właśnie też nie mógł reperować. No to w sumie wszystko to, co napisaliśmy, czyli na czacie, no i co sam powiedziałem. Także takie błędy Soul przyuważył, Ziggy też potwierdza, ale widzę, że się fajnie jeszcze tutaj udobruchają w tej rozgrywce, mimo że grają już o życie w tym turnieju. Ten, kto przegra, ten odpada. Trochę bezpieczniej otwiera Soul, bo jak widzicie, zaczął od fabryki. Jeżeli chodzi o Ziggy'ego, najpierw była ekspansja, dopiero teraz jest fabryka. To są te różnice póki co. Trochę zwiadu, trochę scoutu. No i cyk, oczywiście zajęcie ekspansji przez Soula. Wydaje mi się, że Soul zagrał w ten sposób dlatego, bo boi się trochę, że Ziggy go wcześniej zaatakuje jakimiś Reaperami czy czymś podobnym. Okej, moment. Jezuniu, bo ja tu w tle jeszcze walczę z wiatrakami. No ale bardzo pasywna postawa obydwu polskich Terran. Zostają jednostkami w bazie, no bo tu, no każdy tu się boi oczywiście jakoś głupio stracić jedną mapę. No format best of three, czyli do dwóch wygranych map jest dla progamerów też pewnie no taki nieidealny. Znaczy jedni lubią, drodzy nie lubią, no bo z reguły jest tak, że jak gra słabszy z lepszym, to temu lepszemu się ten BO3 nie podoba, bo on z chęcią zagra pewnie 5 map. Bo wie, że raczej wygra. Jak jest BO3, no to ten słabszy woli, a bez słabszy nawet by chciał, żeby było do jednej wygranej, bo może Anusz Widelec mu się uda jakąś taktykę fajną wykonać i łatwo wygrać. Zaczaił się w krzaku póki co Ziggy. Czeka na jeszcze jedną jednostkę. No tak, nieśmiały wyjazd Ziggy'ego. No i Ziggy powinien w końcu dojechać, zaatakować, tak jest pierwsza SCV. No, troszkę lepiej Ziggy był ustawiony, oj, ale nie, jest Siege Tank Soula. No i on na pewno wyjaśni sytuację, ale zauważcie, że Ziggy nie stracił zupełnie nic. Natomiast Soul 2 Reapery, 2 SCV, Soul już leci z kontratakiem, to jest bardzo odważna decyzja, bo teraz Ziggy mógłby wjechać i go po prostu tutaj dojechać. No ale... Ziggy się z kolei boi, że tutaj ten Siege Tank jest rozstawiony i Soul bardzo inteligentnie zna ten strach Ziggy'ego i no w sumie każdego Terrana rozsądnego. Bardzo ciekawy manewr, ale czy on tutaj zadecyduje o czymś? No nie wygląda. Ale może jednak. Jeden Marine zostanie zniszczony. Co? On rozstawił tego Siege Tanka? No w sumie. Wow, okej, cyklon dobity. To jest dziki atak. O, jeszcze Viking kontra Siege Tank. Kto lepszy? Nie no. Siege Tank ma grubszą lufę. Także podołał zadaniu. No ciekawy kontratak Soula. I teraz jeszcze kolejny wyjazd. Obaj gracze robią Raveny. No i tutaj mamy to nietypowe wejście od ogródka do bazy Soula, tylko że trzeba mieć jetpacki. No, Ziggy daje radę w sumie. Nie mam się tutaj do czego doczepić. Soul też fajnie manewruje, ale no Soul miał trochę większe straty, tak, to widać. Nieznacznie, ale jednak większe.
No i teraz świetne obrażenia Ziggy'ego, ładnie dobija SCV. No i jeszcze jakiś Merin może jeden, no i trochę zwiadu. Tak jest, jeszcze coś tam może zauważy. Albo przynajmniej zmusi Soula do tego, żeby ten minimalnie jeszcze wycofał swoją armię. No taki dynamiczny początek. O, widzę, że dalej będzie akcja rozwijana. To nie ma tak, że o, dobra, daliśmy sobie po razie i teraz spokój. Tylko jednak dalej Ziggy będzie napierać. Tak jak na początku rozgrywki. No, Soul straci Cyklona. To jest jednak ważna jednostka. No i na pewno jest spokojnie do zatrzymania trzecia baza zawodnika drużyny Makers. Z której strony teraz podejdzie Ziggy? To mnie mega ciekawi, czy w ogóle on w sumie podejdzie. No ma trzy czołgi, to jest dużo, dwa Raveny, to jest jakby... Są pewne argumenty. Czemu by nie? No i takim prostym, ale skutecznym manewrem Ziggy wypracował sobie pozycję, w której Soul w sumie nic nie może zrobić z tym, że Ziggy mu zaraz trzecią bazę chyba anuluje. No tak, no. Bardzo, bardzo ładnie Ziggy. Miazgunia. Jest też Viking. Nie no, ładnie. Naprawdę Ziggy gra mega dobrze. Widzę, że idzie w swój ulubiony styl, czyli mecha. O, Ziggy teraz jeszcze ukąsił? No, tego się zupełnie nie spodziewałem, ale tutaj do niczego nie doszło. Tylko się trochę wymienili energią, czy jakąś tam salwą. Ale wszystkie czołgi żyją. No dobra. Zaskakująca sprawa, no bo to Ziggy przecież prowadzi, to widać. Jest już trzeci orbital, to jest w dodatku orbital, a nie tylko command center ukończony. No wszystko świetnie tu się zapowiada dla Ziggy'ego. Więcej SCV. No teraz, żeby nie przeszarżował z tym atakiem. Bo Soul ma więcej energii na Ravenach. To byłby duży upset, gdyby Ziggy pokonał Soula, no ale jest to jak najbardziej możliwe dla Szymona. I kolejne rozstawienie jednostek. O, i Raven. Dobra, spokojnie. Nie może go stracić Ziggy. A, teraz to jest to, o czym myślałem, że może tutaj trochę zbyt długo stoi Ziggy i będzie za to musiał zapłacić Siege tankami. Raveny rzuciły Matrixa, no i teraz nie mogły nawet strzelać. No, to było trochę niepotrzebne, wydaje mi się. Jak tutaj jeszcze tak drugi raz chwilę postał, no to już za długo. Można było to wszystko ocalić. No ale tak czy tak, Ziggy ma znakomitą pozycję. Jest bardzo dobrze. Soul już przelatuje swoim command centerem. Spodoba mi się, jak Ziggy walczy. Ale Helion nic nie zdziałał. No dobra, zobaczmy straty po raz kolejny. Dwa Raveny za jednego. No troszkę teraz więcej Ziggy gazu utracił. Ale gdyby tego błędu nie było, no to przewaga byłaby już bardzo, bardzo wyraźna. Soul ewidentnie inwestuje w te jednostki bardziej mobilne, czyli piechota. Ziggy stawia na mecha. Zobaczymy taki właśnie bój dwóch stylów EBT. Ziggy teraz widzi, że coś tutaj tego jest mało i na pewno spodziewa się tego, że jest jakiś desant, a przynajmniej powinien. No ale i tak jest tutaj ładnie w miarę zabezpieczony. Są tu rety. Nawet nie wiem, czy Soul powinien się wbijać, a i tak może to zrobi, bo to... Trzeba szukać szans, trzeba szukać... Czwórka Marines jeszcze w medivacu padła razem z nim. Dobrze nie jest. No i chyba to posprząta Ziggy, ale w sumie duże straty w SCV-kach, to praktycznie cała linia mineralna wyparowała. Ziggy też oczywiście próbuje się odegrać i to nawet jakoś działa, trochę SCV popadało, frontem też Soul. Nie no, kochany, pod taką linię czołgów, nie, no rozbił się Soul. To nie było zbyt rozsądne. Jeszcze ten Siege Tank chyba pęknie, no tutaj Ziggy też się nie najlepiej obronił. No dobra, znowu straty, teraz większe po stronie Soula, więc znowu nam to idzie z rąk do rąk. Na pewno pod taką linię czołgów nie ma co podchodzić od frontu, nawet jak był Raven trochę dezaktywował, to nie ma co. No i chwila przerwy dla graczy, znaczy przerwy, cały czas ostro klikają.
No ale mogą trochę lepiej zebrać myśli. Sol na pewno będzie dominować w aspekcie ulepszeń. Już niebawem będzie mieć 2-2 kontra 1-0. No musi oczywiście swoją grę teraz bazować Sol na mobilności. Mapa jest duża, więc to też nie będzie aż takie mega trudne. No i kolejny wjazd Ziggiego. Aż mnie dziwi, że Sol się tu jakoś nie barykaduje, czy powinien jakiś system wczesnego ostrzegania mieć. Zrobić tu jakiegoś supply depota albo coś, albo może nawet sensor tower kolejny. Bo tak to sobie nie może pogrywać. 28 SCV stracił Sol, 22 Ziggy. No i kolejne wyjście Soula. On musi być aktywny, nawet jeżeli ma mniejszą armię tak jak teraz, to cały czas powinien szukać luki w defensywie Ziggiego. Cały czas powinien męczyć. Medivac leci. No ładnie, ładnie kombinują. Ale cały czas Ziggy bez większego błędu. Ten desant mógłby coś teoretycznie zrobić, ale chyba jeden Sitchang go w miarę zatrzyma z jakimiś przejeżdżającymi helionami. O, to jest fajny atak Ziggiego. Tutaj cyklony mają ulepszenie, więc one budynki opancerzone też niszczą bardzo szybko, ale reperowanie SCV, no chyba... Boże, Henryk, gaś to! Jest, dobra, udało się. Ale się tutaj zebrało tych STV-ek. Jakoś dały radę, ale to było mega bliskie. No to mogłoby już zadecydować o dużej przewadze Ziggiego. Ale jakoś się ratuje Soul. Ale no Ziggy też tak łatwo nie odpuści. O, już widać fajne przesiedlenie tych jednostek. Na górze jest wystarczająco duża defensywa. Teraz trzeba zadbać o wizję na środku. Świetny skan Ziggiego. Już wie, co się dzieje. Soul też oczywiście rzuca skany. Już widzi, że Ziggy ma jakieś zamiary, żeby zaatakować gdzie indziej. Żeby jednak wyjść na mapę. Oho, Soul szarżuje. Czy to jest mądry pomysł? W sumie tak nie wydaje się, no ale... O, wow! Okej, okay, maraudery robią robotę. Jednak się wydaje. Kolejny zmasowany atak Ziggiego, żeby tym razem rzucić się na SCV, a nie na ekspansję. No w miarę to wyszło, ale też dużo, dużo kosztowały te heliony. Cały czas gra z lekkim wskazaniem chyba jednak na Ziggiego. No ale już nie może sobie pozwolić na jakiś błąd z czołgami. Ciekaw jestem, jaki manewr wykombinuje Sol, żeby to przełamać. Może po prostu doda więcej Ravenów, ale nie, jednak Liberatory. Ale Liberatory? Jak Ziggy ma tyle Wikingów, to najpierw trzeba wygrać bitwę powietrzną i wtedy te Liberatory mogą coś zrobić. A w takim scenariuszu, no nie wiem. Nie wydaje mi się. O, okej, okay, sorry. Myślałem, że Sol nie ma Wikingów, bo tak je trzymał Kisiu z tyłu. A jednak jakieś są. No dobra, no to zobaczmy na liczby. 11 Wikingów ma Ziggy, 10 Soul. Jakieś Raveny się pojawiają. No, teraz Ziggy musi zadbać i to mocno o przewagę w powietrzu. Bo jak ją wypuści, no to wtedy zostanie rozprasowany przez Liberatory. No, Ziggy widzę, że chyba w swoim rytmie, w swoim stylu przejdzie w Battlecruisery. Albo chodzi może jednak o Liberatory z zasięgiem. No tego jeszcze nie wiadomo. Oj, teraz Soul trochę błąd. Ziggy bardzo ładnie już przejmuje piątą bazę, no podobnie robi jego przeciwnik. A tak to TVT wygląda jak taka szachownica. Ziggy już zobaczył, że jakoś dużo tego powietrza i chyba właśnie dlatego reaguje torem. Tor też może oczywiście ładnie niszczyć Liberatory. Cały czas zaskakują mnie te wjazdy Ziggiego, że to jest aż tak skuteczne, że Soul nie dba za bardzo o defensywę, no to dużo go kosztuje. O, i udało się właśnie jakimś Liberatorem Soula trochę poprzeszkadzać. Widać, że Ziggy ewidentnie taki jest niezachęcony do bitwy powietrznej, chociaż teraz, no ładnie, można zniszczyć Liberatora jednego, drugiego, może nawet trzeciego. Uj, teraz to umoczył Ziggy. Bardzo mocno te Wikingi narażone na obrażenia, ale jakoś się nie przejął zawodnik w kolorze żółtym. O, okej, okay. Thor już pomaga.
No na niego nie ma żadnej odpowiedzi, Soul. No tak, no Thor wprowadza taką sytuację patową troszkę. Ale chyba wszystko się sprowadzi do bitwy powietrznej i liberatorów. O, ten liberator na górze dalej tutaj hasa. 6 już ma ubitych jednostek, pewnie czołgów. I jeszcze lepsze mikro Soula. No on tutaj swobodnie lata między bazami wroga, bo tylko tory stanowią zagrożenie, one nie są zbyt szybkie. A propos szybkich jednostek, kolejny wyjazd z Igiego. 3 starporty zatrzymane. Nie znowu w sumie nie taki zły wyjazd z Helionami. 69 SCV stracił Soul. Nieprzypadkowa liczba, zapewne. O, no ładnie, ładnie to rozgrywa Ziggy. Teraz powinien zrobić jakiś mocny frontalny atak, jak już tyle tych torów spłodził. No, Wikingi z jego strzelają, ale one bardziej pozwalają torom zadawać obrażenia. Dużo piechoty. Oj. Siege Tank się jakoś tak wyrwał na front. Widzę, że Hero Marine dopiero chyba zaczyna swoją drugą mapę. Także spokojnie, nic tam nie uciekło. A w sumie ten mecz całkiem ciekawy. Jestem tutaj zdania, że absolutnie jeden i drugi może wygrać. Oj. Znowu jakieś siege tanki obrywają. Dobra, przeżył. Jakoś tak mało imponująco teraz wygląda ta armia Ziggy'ego. Sporo jednostek jest porozstawianych po mapie. I znowu będzie harasowanko liberatorami. No, powoli, powoli, powoli. Teraz się trzeba obronić przed liberatorami. To jest też moment, w którym Soul powinien wykazać się jakąś inicjatywą, kiedy Ziggy tak lata między bazami. Zresztą trochę niepoprawnie, no bo te czołgi to akurat no, z liberatorem nic nie zrobią, a i tak tam jadą. No ale może chce też Ziggy przy okazji zebrać całą armię. No i mądry wjazd Soula. O, świetny wjazd Soula. Czołgi nie miały wizji w to miejsce, bo to już jest ten poziom wyżej. No i mądrze. Tak się zabierają jak gimnazjalista do konfesjonału, póki co. Nie chcą walczyć. No ale mimo wszystko agresywnie Soul. On chyba nie widział, że Ziggy zszedł na dół. Ja nie wiem, czy o co tu chodzi. Czy Soul naprawdę chce tu tak walczyć? No jak ta moje, to przegra tę bitwę staromotnie. Ale może coś źle widzę. Ziggy się powinien trochę wycofać chyba do swoich czołgów. Wikingów ma więcej Soul na ten moment, no ale cały czas tory pomagają. No tak, no miazgunia. Może nie taka jednostronna, ale jednak przegrał tę bitwę Soul. No i teraz wydaje mi się, że Ziggy kontynuuje atak frontalny. No i powinno być dobrze, albo chociaż przejmie środek mapy. Powoli, powoli, ale idzie w kierunku wroga Ziggy. Powinien chyba wylądować teraz z Wikingami, no bo one na pewno nie powalczą. No i do zgarnięcia są dwie bazy. Nawet jedna ta po lewej stronie w sumie jest do zniszczenia. No także jakoś się wymanewrował i wycwanił Ziggy. Chyba te skały nawet fajnie byłoby zniszczyć, no ale teraz największym zmartwieniem będzie liberator Soula, który już się rozstawia. Ale Thor już ma do niego zasięg. Tak, tak, no jest nieźle. Dla Ziggy'ego. Soul widzę, że atakuje do końca. No szalony, szalony. Ten zawodnik. No to się nie miało chyba prawa udać. No i proszę bardzo. Orbital tu też prawie spłonął, ale okej. Okay, Soul go uratuje w ostatniej chwili. Jeszcze żyje, jeszcze mikruje Soul. To ten, naprawdę ta piechota to się wydaje mocne z liberatorami, no ale jakoś Ziggy... O, lepiej. Oj, ale teraz nie da się dobić liberatora i ten zrobił duże obrażenia. Very nice. Powinien dalej podprowadzić swoje czołgi Ziggy. Soul już nie ma tak dużo pieniędzy. No Ziggy niby też nie, ale na pewno jego produkcja jest spokojniejsza. W
Ładnie, ładnie znowu Soul. Teraz podejdzie może trochę pod te czołgi, ale to też nie jest zła wymiana. Dochodzą posiłki z jego... Te cyklony mnie trochę zastanawiają, czy one są tutaj takie bardzo przydatne. No i cyk, trzeba się wycofać. No jednak piechota ma też sporą siłę, gdy czołgów nie jest tak wiele. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć baz kontra siedem. No niby jeszcze jest Tau Soula. A w sumie nawet zaraz może pracować. Ale na pewno w wydobyciu... O, nawet można zobaczyć i tu, czy tu. Nie, teraz... A, bo Soul pewnie zrzucił muły, dokładnie. Soul podrzucał muły, dlatego ma teraz chwilowo większe wydobycie. No już Ziggy myśli o tym, jak rozpracować to wydobycie. Wydaje mi się, żeby zniszczyć taką planetarkę dość szybko, to trzeba by tak z 8 cyklonów, ale tylu jeszcze Ziggy nie uzbierał. No gra się mocno rozciąga i wydaje mi się, że taki scenariusz trochę pomaga Soulowi. On jest troszkę bardziej mobilny. I tak metodycznie, spokojnie. To zawsze to jest też spowolnienie wydobycie Soula. O! Dwa czołgi, tylko dwa czołgi, więc oczywiście Soul nurkuje. No i tak, Ziggy w sumie... No nie, on się nie obroni. On już nawet wie, że się nie obroni, więc wycofanie. Ziggy też oczywiście leci ze swoją kontrą. Tutaj kilka istotnych jednostek padło. I cyk, jeszcze Liberator rozstawiony. I cyk, tu Heliony. No! Mocno oberwał Soul. 23 minuta, ale końca nie widać tego TBT. Tutaj grillowanko robotów. No i tak, tak, zdecydowanie teraz Ziggy wychodzi na prowadzenie ekonomiczne. Chyba nawet może zniszczyć tę bazę. Tylko jedyne, co musi uważać Ziggy, to żeby no tak mu się te czołgi same nie odsłaniały tak łatwo. 9 ma na chwilę obecną, no ale one muszą tak no wspólnie, wspólnym wysiłkiem zaatakować. Zaktywowany jeden z siege tanków, to jest moment, w którym Soul chce zaatakować. Nie ma zbyt wielu właśnie tych czołgów Ziggy w tym miejscu. Ile to było? 4-5 może. No i spokojnie przejedzie Soul po tym wszystkim. No nie ogarniam do końca, czemu nie zabrał na przykład tych kolejnych trzech Ziggy. No ale może też się obawiał jakichś kontrataków. W sumie tak, jeżeli by tutaj było tego zbyt wiele, Soul by nie zaatakował, tylko poszedł na jakąś kontrę. I tak źle, i tak niedobrze. No i nagle Soul ma większy limit, no bo piechota mniej kosztuje. Spokojnie Soul podchodzi, ale teraz będzie opór z jego. Jest dużo czołgów porozstawianych. Tutaj Soul absolutnie nie powinien walczyć, ale ładnie dobił ekspansję. No i to na pewno było... decyzją, no nie taką fatalną. No i proszę bardzo, Soul w tej 25 minucie po raz pierwszy obejmuje no, dowodzenie. 76 CV, zaraz będzie jeszcze ich nawet więcej. Ziggy ma 49. Już się tutaj wyczerpują bazy Ziggy'emu, zwłaszcza, że jeden z liberatorów Soula tu doleciał. Okej, Ziggy zbudował pod nim turreta. Jest to jakieś rozwiązanie, trochę długotrwające, no ale dobra. Załagodził. Ale tak czy tak, ponad 2000 minerałów na minutę wydobywa Soul, Ziggy jedynie 1100. No i przez te braki w pieniądzach Ziggy nawet nie ma za bardzo jak ulepszać dalej swoją armię. To też jest oczywiście coś, co chyba w końcu zaczęło bardzo mocno procentować. O, tu trzy Heliony padły od jednego wystrzału planetarki. Soul ma naprawdę 3-3 do piechoty, 3-3 do jednostek mechanicznych latających. Ziggy ma tylko 2-1 i to też nie do Wikingów. Ej, to miało mega znaczenie dla bitwy powietrznej w sumie. Aż mnie dziwi, że Ziggy tak trochę olał te ulepszenia. 6 liberatorów, teraz gra Soul. No jest grubo. O, i teraz no Soul tak ładnie ekonomicznie wyglądał i znowu traci. No ale to już i tak dobrze się spłaciło. 110 limitu armii kontra 73. No i tak ładnie zaczął Ziggy
A teraz już w zasadzie nie ma chyba żadnych argumentów. Soul ma już kilka baz więcej. W dodatku te bazy Ziggy'ego, które no niby są bazami, one są tylko dlatego, że tutaj trzeba było przelecieć głównym budynkiem. Tutaj też nie ma tego głównego budynku. No tak nie za fajnie to wygląda. U Soula na przykład mamy tutaj te dwa orbitale. No i tak, musi chyba już tylko Ziggy polegać na tym, że uda mu się zająć bazę w górnym prawym rogu. Znaczy, tak naprawdę tutaj Soul też ma swoją bazę, i tu ma bazę, i tam ma bazę. No rozrasta się z minuty na minutę, gracz niebieski, no i jak zwykle liberatory. No nie ma chyba nic już do dodania Ziggy. Jak on ma to niby rozegrać? O, jeszcze spada na rywala. Tak jest, to jest mapa Soula, GG. No ale mapa naprawdę mega dobra, 27 minut, Ziggy z przewagą, ale nie był w stanie tego wycisnąć do końca, 221 SCV zrobił Soul, Ziggy 91. Trochę więcej SCV tracił Soul, no nie da się powiedzieć, że nie. Nie, na Battle Cruiser nie miał Ziggy pieniędzy za bardzo. A poza tym chyba i tak myślę bardziej o liberatorach. Okej, wskoczę do nich, bo widzę, że Hero Marine nadal toczy swój bój z jakimś zergiem. No i witamy wszystkich bardzo mocno. Vicias 85, Bisha Duszasz, dzięki za follow. No i let's go. Jeden punkt dla gracza w górnym prawym rogu, jest to Piotr Soul Walukiewicz z drużyny Makers. A jego rywal to oczywiście Ziggy Szymon Filipek, kolor żółty. No i mamy już szybki pomysł ze strony Ziggy'ego. Widać, że dobra, już zagraliśmy tę dłuższą, to wracamy do korzeni. No ja ze strony Soula spodziewam się raczej znowu szybkiej fabryki. No kto wie, ale no jednak Ziggy słynie z tego, że nie stroni od takich wczesnych zagrań jak teraz. O, to jest w ogóle ta taktyka, którą niedawno broniłem w TVT. I to jest, no to jest mocna taktyka, tak swoją drogą. Na 14 limicie robimy dwa raksy. Tak, 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 dwa raksy będą i cyk i drugie i dopiero teraz będą rafinerie zajmowane. No to są agresywne rzeczy. Wydaje mi się, że Soul, jeżeli by tutaj się skusił na jakąś ekspansję, to raczej nie ma mowy, żeby to wyciągnął. No na 14 to prosta taktyka, nawet można by poradnik tak od ręki zrobić do tego. A jest mega skuteczna, o ile mamy odpowiednią kontrolę. Zaraz zobaczymy, czy Soul przypadkiem nie wybierze jakiejś innej taktyki. Jak się obroni, to Soul oczywiście awansuje dalej. Jeżeli Ziggy się by tutaj przebił, no to jeszcze będzie musiał wygrać jedną mapę z Soulem. Raksy zakończone, Soul. Ach, jednak zrobił fabrykę. Ale zaczyna od Marina. A. Zauważcie, że nie robi też żadnego zwiadu Soul. No ale gra też taktykę dość bezpieczną. Pytanie, czy na tyle bezpieczną, żeby sobie tutaj poradzić z Ziggy'im. No nic nie jest pewne, nic nie jest pewne. Mega mnie ciekawi teraz. O, szuka! Bardzo ładnie Soul szuka. Czy tu są jakieś raksy? Czy tu są jakieś raksy poukrywane? Gdzie te koszary są? Bo widać, Soul już zakłada, że one będą. Widocznie też dobrze gra, zna styl gry Ziggy'ego. I cyk, pierwszy Reaper, zaraz drugi Reaper. Soul jak na ślepo to kontruje. No to jest genialne. No pewnie, on nic nie wie, ale jednak wyczuwa. Wyczuwa aż za dobrze. Okej, trójka Marines. Ziggy bardzo ładnie mikruje, tego nie można mu odmówić, ale... Piechota niewzruszona. Heliony. Kolejni Marines grani. I teraz nawet Reapery swoje robi Soul. No mi się chce śmiać, jak to oglądam, bo to jest po prostu efekt tego, jak dobrze gracze znają Ziggy'ego. Jak dobrze wiedzą, czego się można po nim spodziewać w TVT.
No ale cóż, no i tak, padła teraz piechota i w sumie o wiele więcej stracił Soul. Eliona, 3 Marines za 2 Reapery. No ale jeden jest ranny. O, jakby go dobił teraz Soul. Ach, nie jest w stanie teraz zreperować tego Heliona. I tak też uczyni Soul, dobra. Supply Depot się kończy, więc Liberator też już rusza. No jeszcze to nie jest przegrane dla Ziggy'ego. Jeszcze trochę walczy, jeszcze trochę przeszkadza. No ale już dwa Heliony. Oj, teraz to nie była dobra wymiana dla Ziggy'ego. Mógłby się teraz trochę wkurzyć. Ładnie, ładnie zaatakował Soul w momencie, jak Reapery wskakiwały, to jeszcze nie oddał pierwszych strzałów, tylko dopiero jak już były ładnie złapane. No i chyba to będzie pojedynek w miarę krótki. No chyba, że Ziggy będzie się jeszcze szarpać tu jakoś dłużej. Niewykluczone. Także tutaj bez dużych zaskoczeń. Przeszkadzają, męczą, skaczą. O, może teraz uda się tych Reaperów jeszcze jakoś dogonić, doatakować. O, to jest ciekawy. No, tak do końca nie ogarniam, dlaczego tu się rozstawił. A nie, dobra, już ogarniam. Ło, okej, to jest ciekawe. O, i teraz Ziggy nie załączył się na Liberatorze, tylko na... O, na zwykłych jednostkach. Ale ładne mikro Ziggy'ego też trzeba przyznać momentami. Bardzo dobrze, Soul opóźnia rywala. Teraz pierwszy strzał Liberatora wymuszony. Oj, fajna, fajna wymiana. No ale musi się już Soul ewakuować. Z cyklonami nie ma żartów. No i cóż, gra nam chyba przejdzie w taką w miarę zwyczajną. No ale jednak z dużym wskazaniem na Soula, bo jak widzicie, Soul już ma nawet rafinerię postawioną. Orbital się kończy, a tutaj jeszcze command center niewybudowany. Także ekonomicznie Soul będzie prowadzić. O, kochany. No teraz umoczył jeszcze, straci cyklona. O, ale teraz z kolei Soul. Czemu on tu się tak wbił? To nie było, wydaje mi się, takie potrzebne. O kilka dodatkowych sekund opóźniony command center. No ciężko, ciężko powiedzieć, czy to było tego warte. Grane już Raveny przez Soula. No ma przewagę. W zasadzie w prawie każdym aspekcie ma przewagę Soul. Może jakoś to ładnie, fajnie wykorzysta. No i trzecia baza, także Soul nie chce tego jakoś mega szybko próbować zakończyć, zresztą już byłoby to bardzo trudne i ryzykowne. Czas na przejście w coś następnego. No i to jest ten klasyczny schemat w TBT, czyli dwa Raveny to jest coś, co robi praktycznie każdy, bo są bardzo dużym wzmocnieniem na froncie. Raveny się robi już praktycznie w każdym matchupie, na Protossa, na Terrana, no na Zerga może trochę rzadziej, ale też jak najbardziej progamerzy to wykonują. No i co, kolejne podejście Soula. Tutaj jest znakomita pozycja, jaką mógłby zająć Soul i ostrzeliwać linię mineralną czy rafinerię. Nie wiem, czy tak się w to miejsce będzie zbierać, ale no to jest coś, co łatwo też wygrywało wielu gry, albo przynajmniej robiło przewagę. O, Raven. Ale niezniszczony. No i teraz moment istotny dla Ziggy'ego. Wydaje mi się, że ten drugi siczniak powinien zostać złożony i gdzieś tam przedstawiony. Powoli, ale konsekwentnie podchodzi Soul swoimi czołgami, tylko że zaraz się załaduje pod siczniaka rywala. O, ten czołg właśnie już zjechał, o którym mówiłem. No nie wiem, co tu Soul ma osiągnąć, tak szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że jak skan teraz zniknie, to Soul się wycofa, ale to też będzie widzieć Ziggy, który mógłby wtedy przeszarżować cyklonami. Więc tak, w sumie Soul ani nie może się wycofać, ani zaatakować, ale ciekawa decyzja. Przywołał Muła, żeby zreperować Kruka. No to było... No okej, okay, nie wiem, o co chodziło tutaj. Szczerze mówiąc... Wow, super, udało się Sisztanka zniszczyć cyklonem.
Wydaje mi się, że Ziggy widział jednego składającego się... Wow, okej, okay, Siege Tanka, let's go, jedziemy, Malina! Pull the boys! I Zero tutaj się nawet nie zastanawiał, Ziggy po prostu zaatakował ze stefałami. No i czy to była dobra decyzja? Zaraz się przekonamy. Bardzo dużo jednostek militarnych stracił Soul, bardzo dużo ekonomii stracił Ziggy. Na pewno w aspekcie ekonomii króluje zawodnik w kolorze żółtym, no ale to nie zawsze ekonomią się wygrywa takie potyczki. Czasami wystarczy tylko chwilowa przewaga w armii, no i Ziggy już zaczyna pędzić. Do Ziggy'ego, no ma 4 czołgi kontra 1, to jest duża dysproporcja. No i baza musi zostać wycofana. Jeszcze moment, jeszcze chwila i Ziggy uznał, że chyba warto się wycofać. Ale wydaje mi się, że on musi coś więcej jednak zrobić niż takie opóźnienie trzeciej bazy rywala, zwłaszcza, że on sam swojej trzeciej nie ma, jakby on musi to teraz wygrać, bo będzie źle. Ostatnia chyba próba... O, Ziggy'ego, zobaczcie, jak perfekcyjnie zakończył się Sensor Tower Soula. Teraz on będzie widzieć te przelatujące mediwaki. To oczywiście nie zniechęci Ziggy'ego. Soul o tym też myśli, że Ziggy taki nie bardzo zniechęcony. O, i czy jest wlot? Jest wlot, jest wlot. Ach, i zniszczony pełny mediwak. Genialnie przewidział sytuację Soul. No i co teraz? No nie, no wszystko widzi Soul zawczasu. Skany są idealne. Chociaż to też był taki trochę skan, żeby zobaczyć, czy jest trzecia baza, czy też jej nie ma. Ziggy robi przegrupowanie i chyba zaatakuje od frontu, ale jeszcze myśli. Nie wiadomo, co wymyśli. Chyba nawet sam Soul teraz myśli o dropowaniu, a nie, on tutaj tak po prostu został. No jeszcze chwila, jeszcze moment. I zobaczymy, kto zatriumfuje, mam wrażenie, bo Ziggy'ego bardzo mocno goni czas. Tak jak mówię, on nigdy nie postawił trzeciej bazy. On chce wygrać tu i teraz. Soul ma trzy bazy. Ziggy też czuje na pewno tę presję czasu. No, lat coraz więcej. No i wróg rośnie w siłę. Okej, jest podejście. Tutaj jest tylko jeden Siege Tank rozłożony póki co. Rozstawia swoje kolejne. Soul dobija jednego z nich. Ładny początek dla Soula, wydaje mi się, no ale jednak ciężko będzie teraz się uwolnić. No musi chyba zagrać Liberatora, bo w innym wypadku tego nie widzę. Może nawet podnieść tę bazę. Ziggy teraz popełnia trochę błędy, bo traci piechotę. No nawet jeszcze przez chwilę pozbiera z tej bazy Ziggy. Nie wiem, czy mu się to opłaca. No i tak jak mówiłem, przede wszystkim Soul teraz wygrał bitwę powietrzną, czyli spokojnie może dostawić teraz Liberatora i na niego nie ma absolutnie żadnej odpowiedzi Ziggy. Liberator zaraz wyleci, nawet dwa. No, reperujemy, bo tu troszkę niebezpiecznie jest. No i cyk, jest Liberator, no i na to już żadnej odpowiedzi nie ma Ziggy, więc musi uciekać. Soul oczywiście szarżuje, żeby jakiegoś tutaj przechwycić. No ale... dobra reakcja Szymona. Soul znowu skanuje. Nie ma tu bazy, nie ma tam bazy. Czemu Soul rzucił tutaj skana? Przecież ma Marina i widzi, że go nie ma. Że nie ma tej bazy. No tak może na prędkości mu się rzuciło. Także cały czas kontroluje sytuację Soul. Jeszcze potrzebuje tylko jednej zwycięskiej bitwy i na pewno zwycięży, aczkolwiek to Ziggy ma póki co większy limit armii, tylko że ulepszenia nie są po jego stronie, one też dużo znaczą w PvP, przepraszam, w TVT. I cyk, czwarta baza, no Soul się czuje dość dobrze. No, to będzie jeden zdecydowany wjazd Ziggy'ego. Soul teraz już widzi te wykrzykniki, już wie, że coś się zbliża. Czołgi są rozstawiane po obydwu stronach. No i teraz Soul nie może też przeszarżować, bo jak przesadzi, to będzie źle. Ocalił trochę swoje piechoty, Liberatory już wkraczają do akcji, Ziggy dodaje też swoje wikingi. No i może jakiś Liberator padnie albo zostanie ostrzelany. Tak, jedna kula poleciała, Marines, ale nie dobiją. No i znowu przegrupowanie, tutaj też dość szybko się ustawia Soul. No i Ziggy nie ma jak zaatakować, bardzo by chciał. No ale dobrze zapieczętowane bazy Soula. I znowu kolejne dwa skany, Soul chyba nie wierzy, że Ziggy jest cały czas na dwóch.
bo to już 13 minuta. No jak się zakończy te 2-2, to już będzie trochę po zawodach. Już tak trochę nie będzie się dało z tym zbyt wiele zrobić. Znowu ustawia się Sol na godzinie 12, bo wie, że olbrzymi desant jest możliwy. Widział liczbę mediwaków Ziggy'ego. Ziggy rzuca skana, widzi? No nie ma tego zbyt wiele, więc może. Może zaatakować, może nie. A tak nie wie. Sam jest nieprzekonany. No chociaż te turety, chociaż ten bunkier może zniszczy. Ale to wcale go nie przybliża do wygranej. O, nawet turet trochę przeatakował Wikinga. No to było bardzo dziwne rozstawienie się Sola. Tego manewru zupełnie nie rozumiem. A może już czuje się aż tak swobodnie. O, Soul atakuje, rozstawia się, Ziggy to samo czyni. No, Soul nie wiem, czy tak powinien atakować. O kurczę, dobra, podobijał czołgi Ziggy'ego, już został mu tylko jeden. Okej, jeden Siege Tank na 8. Może to i było tego warte, zwłaszcza, że cały czas bardzo ładną produkcję ma Soul. No i cyk, pora na ostatnią szansę. Właśnie to mnie zaskoczyło przed chwilą w grze Soula, że on stracił Wikingi. Czy on pamięta, że coś może go zdropować, zdesantować? No chyba nie. Zobaczcie, jak się ustawia Soul. Więc Ziggy w sumie no taki dość mądry sposób wykorzystuje dziwny błąd Soula. I cyk, będzie desant, będzie atak. Soul to widzi na minimapie, ale co z tego, że on widzi? I tak on się odbędzie. No i teraz duże kłopoty, ale przecież też nie ma tak wielu czołgów Ziggy. To nie jest tak, że on może jakoś łatwo utrzymać te pozycje. Czołgi Soula już się rozstawiają, już nadchodzą. Ziggy chyba będzie próbował skrócić dystans. Nie, jednak nie. No może to podejść Ziggy, ale też tak szybko nie będzie niszczyć produkcji Soula. Ładnie kombinuje i jeden i drugi. O, teraz Soul sprytnie. Tak, kolejny Siege Tank Ziggy'ego zostanie zniszczony. Ewakuacja. No i cyk, desant na tę bazę. No dobrze kombinuje Ziggy. Tak jak się tylko da. No i do tego jeszcze dużo SCV-ek popada, ale Soul też pamiętajmy, że ma bazę na godzinie 3. Ulepszenia 2-2 zakończone. Teraz piechota Soula jest no przepotężna w porównaniu do piechoty Ziggy'ego, nawet jeżeli byłoby jej mniej. Te ulepszenia zrobią robotę. No i chyba to już jest nie do przejścia. No 2-2 kontra 1-0, nie da rady. Kolejny skan. Ziggy znowu bardzo chciałby się zdesantować. No ale póki co nie, póki co jeszcze nie. Sol znowu rzuca skany, ale to jest akurat główna baza, która przeleciała. O! Okej. Okay. Czyli po prostu Ziggy uznał, że nie ma co. Dziękuję za zabawę. Pograliśmy, było fajnie. Także gratulacje dla Soula, to on wygrywa ten pojedynek 2-0 z tego, co ogarniam. Gratulacje. Czy można podnosić rozłożone czołgi? Kiedyś można było, obecnie już nie. Obecnie już nie bardzo. Także no taka ciekawa gra, bo w sumie zadziwiająco długo Soul musiał siedzieć w swojej bazie i się tylko bronić. No ale robił to tak, że nie dało się za bardzo właśnie z Ziggy'emu nic osiągnąć tymi atakami. I o to chodziło Soulowi. Wyczekał do ulepszeń. No i też bardzo dobre snajpy robił, trzeba przyznać. O, idealnie się skończył też mecz Hero Marina. Podejrzewam, że zaraz można wskoczyć. No kurczę, powiem wam, że no, mamy dzisiaj jednak trochę szczęścia. Bo właśnie Hero Marine zakończył swoją mapę. Chyba wygrał. Aha, Hero Marine możliwe, że też grał tak długie gry, bo mu się akurat nie chciało czekać na bracket, więc co zrobił, to grał mega długie pojedynki z rywalem, żeby reszta bracketu została rozegrana. Okej, okay, może taka była metodologia. No w każdym razie perfekcyjne wypełnienie czasowe meczem Soula i Ziggy'ego, który był dość ciekawy i dość fajny. Także za moment Nercio kontra Hero Marine już wetują z pewnością właśnie swoje mapy i zaraz to będzie. Dziękuję za oglądanie tego pojedynku na YouTubie. Follow Gizarka. Cześć, cześć.